Pamiętam naszą pierwszą rozmowę przez telefon. Jak ujęłaś pięknie w słowa, że te twoje zdjęcia oddają hołd tym rzeczom, prawda? Nie wiem, czy pamiętasz, czy to powiedziałaś, ale we mnie to jakoś naprawdę zostało, bo pomyślałam sobie, tak, tak, dokładnie. Ja myślę, że wszystko, co my robimy, to staramy się właśnie z szacunkiem do tych rzeczy robić i trochę oddajemy ten hołd po sposób fotografowania, sposób obchodzenia się z nimi, naprawiania czy oczyszczania po wysiłkę, tak? To jakby jest całość, że my rzeczywiście te rzeczy niezmiernie szanujemy. Tak, a ta selekcja jest przemyślana, ponieważ tutaj kierujemy się też tym szacunkiem czy podziwem rzemiosła. Zachwytów tu nie zabraknie. W zachwytach rozmawiam z ludźmi, którzy swoje zachwyty nad vintage, nad antykami, nad tym, co z drugiego obiegu przekształcili w rozmaite, zachwycające biznesy. Zapraszam, Anna Chojnacka-Skuk. Aga, Patryk, bardzo się cieszę, że mogę Was powitać w zachwytach. Prowadzicie sprzedażowe konto o nazwie Deko Stylu. Gra słów czy przypadek? No nie, nie ma tutaj przypadku. No tak, gra słów. Też ta nazwa, nie do końca chcieliśmy, żeby tam wybrzmiewało słowo vintage czy antyk, bo tak do końca nie wiedzieliśmy, w którym to pójdzie kierunku na przykład. Tak? Byśmy na przykład w przyszłości chcieli się zająć też sztuką współczesną, to byłaby bardziej właśnie odpowiednia i uniwersalna. No oczywiście gra słów, no. Deko stylu. Tak, składa się z art deco i stylu, prawda? I no tak, i to trochę tak na zasadzie takiej gry, że wystarczy deko stylu, i jest, nie wiem, fajniej w życiu, jest ładniej, czasami lepiej niż to deko, no ale podaruj sobie deko stylu. Na początku naszej przygody byliśmy mocno zafascynowani art deko. Do tej pory zresztą. W tym kierunku chcieliśmy się rozwijać. Trochę to jakby rozwinęło się. No, ewoluuje, jakby my się rozwijamy, konto się rozwija i jakiś kierunek został taki wybrany już. Tak, na pewno o tej ewolucji waszej jakiejś takiej wrażliwości estetycznej i tego, co wybieracie, to na pewno będę chciała z wami porozmawiać. Niemniej zacznę od tego, od czego zaczęły się wasze pierwsze zachwyty, tym stare. Tak pięknie w ogóle się określiliście jako niestrudzeni poszukiwacze starego piękna. Jak długo poszukujecie tego starego piękna właśnie? Na pewno nie od 3 lat, tak jak deko stylu istnieje, bo to było gdzieś tam zawsze się koło nas kręciła ta tematyka. Natomiast no przeróżne to były rzeczy, to nie zawsze były takie rzeczy, jak na przykład teraz oferujemy. Chociaż ja na przykład do domu kupowałam sobie antyki, meble na przykład. Natomiast mamy też inne fascynacje. Mamy fascynację połową wieku i tak dalej. Tak, jest to jakaś wypadkowa tego wszystkiego, kim my jesteśmy, prawda? To co z naszych doświadczeń, naszych trochę już przeżyliśmy, kolekcji, no, tak, młodzi jesteśmy. Też naszego poczucia estetyki, które nasiąkaliśmy po drodze gdzieś tam. Tak. A chcecie opowiedzieć, kim jesteście? Jaka to wypadkowa? Jak to się stało, że zajęliście się tym, czym się zajmujecie? No właśnie to jest prawdopodobnie, bo to się stało tak naturalnie, zupełnie. I to na pewno taka właśnie wypadkowa tych wszystkich drobnych elementów, prawda? No ja w ogóle jestem absolwentką architektury. Też gdzieś historia architektury zawsze mnie interesowała i ta przeszłość architektury. Uwielbiałam te zajęcia bardzo. To jest w ogóle też jest zabawne dosyć, bo u mnie na przykład w domu nie było takiego klimatu i myśmy się nie otaczali antykami, tylko to był taki po prostu nasz PRL blokowy. Natomiast były w domu albumy. Tak, i ja sięgałam, jeszcze pamiętam dokładnie, to było jeszcze zanim poszłam do zerówki, moją ulubioną książką z obrazkami był album z Matejką i jego pracami. I nawet na tej książce, słuchaj, uczyłam się czytać, bo ja byłam niezmiernie ciekawa, kto jest na tym zdjęciu. I biegałam do taty i tutaj litera, co to pisze i w ogóle. Więc takie, słuchaj, pierwsze fascynacje. To jest tak zabawne właśnie, że to gdzieś tam wraca, nie? Że to gdzieś... Tak, do mnie właśnie wrócił taki obraz, jak sięgam, wspinam się na sofę i sięgam po albumy właśnie, ale... Sięga po takie książki, albo na przykład taki był po prostu w domu album o Krakowie i tam były zabytki Krakowa. Ja to uwielbiałam wertować, nie? No kiedyś w końcu się okazało, że trafiłam na Wydział Architektury i Urbanistyki. Fajnie było, chciałam być panią architekt. Nie popracowałam długo w tym zawodzie. Bo szybko skręciłam w stronę fotografii.
Zaczęło się od fotografii portretowej, takiej też właśnie mocno inspirowanej malarzami renesansowymi, że światło rubensowskie, ćwiczyłam to światło rubensowskie, te trójkąty rubensowskie, światła na twarzy. Starzy mistrzowie, tak, zawsze mnie inspirowali. Martwe natury właśnie już wtedy fotografowałam też w stylu, nawet się pochwalę, że któreś tam i były. I wszystko jasne, słuchajcie. No, małą tutaj pochwałkę wstawię, że jakaś tam nawet jakieś martwe natury nawet publikowane w galerii włoskiego Woga, w takiej galerii internetowej. To było bardzo miłe. I poszłam w tą fotografię. No, wiesz, fajnie robić zdjęcia artystyczne, no ale trzeba było też zarabiać pieniądze jako fotograf. I tutaj postawiłam sobie dosyć ambitne cele, bo no, byłam przez wiele, wiele lat takim fotografem, który realizował współpracę z fajnymi markami, z wydawnictwami. Mm-hmm. No, właśnie powiem ci, że spełniłam bardzo dużo swoich marzeń fotograficznych. Okładki tak. książek, tak. ponad 10, jakieś współprace z znanymi markami typu Braun, L'Oreal. Chciałam być w branży fashion, dostałam się do branży fashion. Fotografowałam dla takich bardzo dużych, znanych polskich marek. Pomagałam im sprzedawać zdjęciami. No byłam głównym fotografem trzech takich marek, tam zajmowaliśmy się właśnie zdjęciami na strony internetowe i dla działów marketingowych, tak? No i wiesz, jeszcze kolejne to moje marzenie, to też był taki szczebelek do kolejnego marzenia, żeby zrobić kampanie, które będą na witrynach sklepowych. Udało się, trzy razy moje zdjęcia były na tych witrynach sklepowych, ale wiesz, to cały czas była praca dla kogoś. Ja właśnie chciałam do tego nawiązać, sięgam po telefon, bo uwielbiam twój przypięty post w Instagramie na twoim koncie Niepoprawna Ekspozycja. Zapraszam, moje konto fotograficzne przy okazji reklamka. Tak, ale to było właśnie coś jakoś, no zostało, no pamiętam, wiem po co sięgam teraz, bo zostało we mnie to, co napisałaś. Ten post miał duże wybrzmienie i bardzo dużo osób do mnie pisało. Nie dziwię się, bo może ja nie będę wchodzić w szczegóły, może ty opowiedz właśnie, bo to jakoś zamyka też tą opowieść, nie? Że pracowałaś tyle lat dla kogoś i co tu się zadziało? Dla kogoś, spełniałam czyjeś oczekiwania zawsze, wykonywałam zadania jak taki żołnierz z zacięciem artystycznym, tak trochę, czasami bardzo wysokie wymagania. Powiem ci, że tak naprawdę czym te wymagania były wyższe i czym wyższa waga tych zadań, to niestety byliśmy jako fotografowie mniej doceniani. Zawsze ta praca, efekt końcowy na przykład jakichś fajnych kampanii, no ta śmietanka była zjadana przez działy marketingowe czy dyrektorów kreatywnych, no to oni się potem chwalili tymi efektami, wiesz. I to też było takie trochę frustrujące, wiesz. Wiesz, że za tym osobistym sukcesem, gdzie ja czułam, że osiągnęłam jakiś fajny poziom fotografii, no nie szło nic takiego z innego i okazywało się na końcu, że spełniałam te marzenia fotograficzne, a nie czuję do końca tej pełni satysfakcji. I wiedziałam, że w pewnym momencie będę musiała przestać budować czyjeś imperia, tylko zrobić coś dla siebie. Wtedy w ogóle nie miałam jeszcze tego pomysłu na tego stylu, nie, to jeszcze się nie rodziło. Ostatecznie wróciłam do jakby bycia wolnym strzelcem. No i razem z Patrykiem zaczęliśmy tworzyć taką przestrzeń. Wynajęłam po prostu lokal w centrum miasta starego i tam tworzyliśmy taką wspólną przestrzeń. Ja tam miałam mieć swoje studio fotograficzne i rzeczywiście było. I tam wtedy to się pojawiło jako wyposażenie, no oczywiście rzeczy z drugiego biegu. Aha, czyli już jakieś początki ku temu. To się tak wszystko powolutku w tym kierunku działo, tak, że tutaj ja stwierdziłam, kurczę, pomagam sprzedawać innym, fajnie by było mieć coś swojego i robić te zdjęcia tak, jak się chce, po swojemu. Tak, to się tak zgrało właśnie tutaj, jak mówisz, w tym studio, które razem prowadziliśmy, wynajęliśmy, tam pojawił się właśnie pomysł w odpowiednim momencie, no, odpowiedni dokładnie. Plan. No ja też teraz jestem kompletnie z innego... Sortu. Z jakiego świata jesteś? Ja jestem zwykłym finansistą. Tak myślałam. To bardzo pomaga. No, super macie. Pracowałem w marketingu, w technicznej stronie marketingu. Też spędzając ten czas, ja pracowałem za granicą sporo i też powrót do Polski postawił mnie w takiej sytuacji, że musiałem wybrać, co dalej ze sobą zrobić, prawda?
Znam to uczucie. Ale jakby pomysł do dekonstruktu pojawił się też trochę z takiej wewnętrznej frustracji, bo ja też będąc kolekcjonerem, kolekcjonuję różne nurty i różne elementy sztuki użytkowej i sztuki w pełnym słowa tego znaczeniu. Taka frustracja, gdzie chcąc w tamtym czasie, chociaż to teraz też się pojawia, chcąc kupić coś online, pojawia się problem, że właśnie są te, jest nie ma opisu. Tak, brakuje profesjonalizmu po drugiej stronie. Brakowało. I gdzie chce się kupić, prawda, nie wiem, rzeźbę i widzi się opis typu piękna rzeźba konia, brakuje trzech nóg, ale poza tym stan idealny. Prawda, nic nie widać na zdjęciach. Także no naprawdę, właśnie, fatalne zdjęcia i chcesz ocenić, czy rzeczywiście chcesz wydać te pieniądze i kurczę, nie jesteś w stanie, nie? Dodatkowe zdjęcia nie dostajesz. Jest to też trochę ten pomysł zrobienia tego tak, jak my byśmy chcieli to. Tak. Tego. Stąd wziął się ten właśnie pomysł, żeby to oferować, zaoferować część nas innym. Bo to też wynika z naszej, jakby to, co robimy, to jest jakby mocno ugruntowane w naszym poczuciu estetyki. Ja miałem tą przyjemność dorastając, że otaczałem się formą sztuki. Mój tata, jak i wujek w młodości tworzyli, malowali, tworzyli narzuty. Pracami znanych polskich artystów, ponieważ też kolekcjonowali sztukę. Duży wpływ na mnie też miała moja ciocia, która jej jakby poczucie estetyki jednak zostało. To opatrzenie sztuką młodości gdzieś tam zaciekawiło mnie i to też jest jakby wypadkowa, jakby kierunek mojej kolekcji też jest jakąś wypadkową tego, w czym, w jakim środowisku dorastałem, czym się otaczałem. Ale też Londyn na pewno miał na ciebie wpływ, no bo jednak tam ta tak, no, starych rzeczy jest taka kultuowana. Połowę życia spędziłem mieszkając w Londynie, gdzie na pewno dostęp do świata sztuki jest, no nie ukrywając, bardziej przystępny niż w Polsce. No też, i te targi, jakie tam na pewno są. To miało ogromny wpływ na ukształtowanie tego, kim jesteśmy. Też to, jak robimy to, co robimy teraz. No i też tak jakby też to, że my no, jesteśmy trochę wybrednymi lub po prostu bardziej świadomymi, czy wymagającymi odbiorcami usług, klientami. Tak. Trochę nas mierzi, wiesz, razi taka byle jakość. No, na się panoszy, to jest straszne. No, u was nie ma byle jakości w ogóle. No właśnie o to chodziło, żeby po prostu kurczę, to zróbmy to tak, jakby należało to zrobić. To też był taki jeden z czynników. Także to się wszystko tak idealnie poskładało, bo jakby ja tu poczułam potrzebę tego, że kurczę, no swoim stylem, swoim doświadczeniem mogę tutaj włożyć ten swój kamyk i zaprezentować, pokazać w swoim stylu produkty, nazwijmy to artykuły, tak. Obiekty. Te są obiekty, tak. I jakby ten pomysł, no tak mnie od razu, wiesz, spodobało mi się to, że kurczę, wiem, że dam w stanie tutaj dużo włożyć i doskonale wiedziałam, że ten facet ma też takie swoje talenty ukryte różne i po prostu ma te swoje też perełki, które koszyczka włoży. No nie mogło być Ania inaczej, bo po prostu stwierdziliśmy, że idealnie pasujemy do tego tematu i idealnie się uzupełniamy w tym. Tak. No. Ale tutaj wezmę, zapoczę twoje ulubione, że synergia to jest właśnie takie określenie, które tak nas tutaj jakby określa, że jakby wspaniale się uzupełniamy, bo nie wiem, czy wiesz, na co dzień też jesteśmy parą, więc... Tak, to no wiem, jesteś, tak, to jest niesamowita energia, która u nas jest. Ale jesteś dodatkowo parą, która razem nie mieszka, więc mamy każdy, mamy jeszcze więcej kolekcji. Tak, Patryk ma swoją kolekcję, ja mam swoją kolekcję. Mamy duże potrzeby, wiesz, pozyskiwania rzeczy. Tak, nasze wnętrze to są dwa różne światy, jakby otaczamy się przedmiotami, które nas interesują, które jakby... Wyjaśniam od razu, że dzisiaj jesteśmy u mnie. No właśnie, dokładnie o to chciałam zapytać. U kogo siedzicie? Siedzimy. Następny obraz to moje fascynacje, czy zegar słońca i tak dalej. Tego stylu, prawda? To... Jakbyście mieli tak szybko opisać, co was odróżnia właśnie w tej waszej estetyce? Jaka jest twoja estetyka, jaka jest twoja, Patryk? No trochę przenika, wiesz, już z czasem coraz bardziej, bo nawet
Patryk zdecydowanie celuje na przykład w połowę XX wieku chyba, tak? Tak, ja jestem fanem ogólnie opt-artu, czyli na przykład mam tutaj akurat rzeczy, gdzieś nie istnieją, to co mogłem. Tak, to się przyniósł coś, co, czego się nie spotka w dekostylu, a wisi na przykład u Patryka na ścianie. Ja jestem ogólnie zafascynowany południowoamerykańską sztuką, to są dzieła wenezuelskiego artysty Cruz Dieza. Gdzieś to jest właśnie tak jak mówię, to co kolekcjonuję jest wypadkowo tego, czym się otaczałem w mężości. Jeszcze bardziej wypadkową jest tak, druga praca, ostatnia. Polska sztuka, jakby moje najnowsze odkrycie, jest to Lech Hajdanowicz. Jest to Lech Hajdanowicz, moje najnowsze odkrycie. To jest kierunek, który jest mi bardzo bliski, linoryt. Linoryt, polski artysta, który niestety już nie tworzy. Jego wczesne prace są genialne. Jest to ekspresja, surrealizm, którym gdzieś ja się odnajduję, jest on mi bliski i jest to wszystko, o czym staramy się otaczać, musi wyzwalać jakieś emocje, musi powodować, że czujemy się... Też kupujemy pod wpływem emocji dla siebie. Dlatego też staramy się sprzedawać w taki sposób, żeby dawać emocje, nie? To zaraz do tego dojdziemy, bo to jest temat ogromny. Ja miałam powiedzieć, że z Patryka wnętrza jego kolekcji można by zrobić osobny profil w ogóle. No i właśnie estetyce. Może kiedyś zrobimy coś takiego. Tak, ja bym chętnie pooglądała taki content u was. Więcej was jeszcze. Ja jestem, wiesz co... Mnie bardzo dużo rzeczy fascynuje i ciężko mi się zatrzymać. Było to tak trochę eklektycznie, bo ja właśnie, wiesz, na przykład, wiesz, wschodnie klimaty, właśnie wschodnie klimaty też się, ja ci też przygotowałam moje fascynacje drobne, bo przygotowałam tutaj, ja sobie teraz robię taką od jakiegoś czasu kolekcję talerzy i Mari. I w jednym miejscu będzie wisiała kompozycja na przykład właśnie z tego, z talerzy i Marii, z różnych okresów. Oczywiście staram się znaleźć jak najczęściej, wiesz, ręcznie malowane, nie tylko zdrowe. Trochę są niedoceniane te i Marii, są świetne. Ten Matejko to jest z tego 5. roku życia, te siedzi, chociaż osobiście go teraz nie przepadam za jego dziełami, żeby nie było. Ale ja kocham malarstwo i gdzieś tam będę wyszukiwać na pewno do dekostylu obrazy. Jedna z takich moich pierwszych fascynacji to jest na przykład obraz polskiego artysty Stanisława Jerzego Sudera, niestety już nieżyjącego, który zasłynął z takich prac, z takiego cyklu Ptaki Cudaki. O, i to jest właśnie takie malarstwo trochę surrealistyczne, czyli takie, wiesz, niecodzienne. Tak, ogranicza jakiejś magii, baśni. Tak, trochę na pograniczu baśni. Fajna rzecz jest taka, chciałam powiedzieć, że poznałam pana osobiście, bo był krakowskim artystą. Mm-hmm. I słuchaj, kupiłam chyba z 15 lat temu ten obrazek na Allegro i okazało się, że pan mieszka w Krakowie, niedaleko mnie, i mogłam sobie go osobiście odebrać. Te prace teraz są sporo warte, naprawdę. Na przykład kapitałowego. Tak, taki inwestycja kapitałowa zupełnie przypadkowa, ale to teraz pokazuje nam, jakby. Ale to też jest, że nigdy tego nie próbowałaś pod kątem inwestycji, tylko dlatego, że ci się podobało. Tak, i to właśnie jest jakby. I to też kontynuujemy. Opisuje, że nie skupiamy się też na tym, co prezentujemy czy kolekcjonujemy, nie skupiamy się na akurat tym, co jest modne, nie skupiamy się na aktualnych trendach. Staramy się podążać za tym, co nas inspiruje, co nas fascynuje, co nam się podoba. Nawet w swojej prywatnej kolekcji nie ma jakichś takich bardzo sławnych designów, tylko ty kupujesz takie rzeczy, które ci po prostu zauroczą, nie? Tak, tak. No, szukamy jakiejś spójności. Mam nadzieję, że to widać też na naszym profilu gdzieś, właśnie ten dobór przedmiotów. To też jakby nie jest to przypadek, że te przedmioty pojawiają się razem. To jest gdzieś tam też wynika z doświadczenia. To, czym otaczamy się na co dzień, to też jakby kreuje aranżację, czy mniej więcej wiemy, jak to można zestawić, co pasuje wspólnie i jakby to staramy się też przekazać. Staramy się pokazać, że różne elementy z różnych epok, z różnych nurtów mogą ze sobą współgrać. Tak, właśnie, to jest też fajne. Tak nie jest, że na co dzień ja też tylko sztukę nowoczesną kolekcjonuję, bo ponieważ gdzieś tam te podstawy to są jednak jakieś klasyczna, sztuka antyczna. No i nie ukrywam, że też jestem w posiadaniu kolekcji ogromnej ilości lamp, gdzie uważam, że no to jest dusza pomieszczenia, to jest element, który jakby od którego
ja przynajmniej osobiście rozpoczynam tą przygodę z niektórzy od krzeseł, tak jak słyszeliśmy. Tak, ale powiem, bo wy poznaliście się z Rafałem, prawda? Z Domogrodów, bo też z jego ust dosłownie padło oświetlenie i to, że to jest podstawa w budowaniu tego nastroju. Tak. Tutaj akurat tak. I to właśnie nawet nie tyle chyba lampy sufitowe, co takie dopełniające tak, świat. Z tymi naszymi kolekcjami właśnie spójnymi takimi, wiesz, selekcjami setów, tak, nie? To tak. Wyobraź sobie, że jest tak, że na przykład trafiają tam rzeczy, które na przykład dostaliśmy, udało się nam pozyskać ostatnimi czasy na świeżo, oraz na przykład wchodzi tam rzecz, która od roku na przykład, słuchaj, stoi u nas. I moglibyśmy ją wcześniej wystawić, ale ona czeka na odpowiedni moment. Bo jakby, no tak założyliśmy... Mówisz teraz o tym momencie tworzenia tej kompozycji do zdjęć, tak. Bo może właśnie chciałabym jakoś do tego nawiązać. Pamiętam naszą pierwszą rozmowę przez telefon i użyłaś tak, jak ujęłaś pięknie w słowa, że te twoje zdjęcia oddają hołd tym rzeczom. Prawda? Nie wiem, czy pamiętasz, że to powiedziałaś, ale we mnie to jakoś naprawdę zostało, bo pomyślałam sobie tak. Tak, dokładnie to miałabym na myśli, patrząc na to, co tworzysz. Powiemy, że ja myślę, że wszystko, co my robimy, to staramy się właśnie z szacunkiem do tych rzeczy robić i trochę oddajemy ten hołd po sposób fotografowania, sposób obchodzenia się z nimi, naprawiania czy oczyszczania po wysiłkę, tak? To jakby jest całość, że my rzeczywiście te rzeczy niezmiernie szanujemy. Tak, a to selekcja jest przemyślana, po prostu kierujemy się też tym szacunkiem czy podziwem rzemiosła. Tak, czasami po prostu, wiesz, nie wystawimy czegoś, bo wiemy, że to lepiej wybrzmi, lepiej będzie wyglądało, lepiej się zaprezentuje w zestawie z tym i z tym, a tu jeszcze bym brakowało tego i wiesz, a w kontraście na przykład to będzie w ogóle. To jest też fajne, no bo to jest taki element kreatywny w mojej pracy. Bardzo, tak. I jeszcze jak powiedziałaś o tym, że ci malarze z epoki renesansu ciebie tak inspirowali, no to w ogóle oglądam te zdjęcia, no to jest pierwsza taka też moja myśl była, nie? Że to jest taki klimat tych martwych natur z tej epoki, jest ta gra oświetleniem, jest ta czułość względem jakichś detali, tekstur, że to tak wszystko potrafisz wydobyć, uwypuklić. Jest to takie rzeźbienie czasami tym światłem. Tak, i wyobrażam sobie, ile to jest właśnie też twojej pracy, żeby stworzyć takie kompozycje, bo ty korzystasz z różnych tkanin i nie wiem, korzystasz z różnych blatów, które by odpowiednio odbijały światło. Zdecydowanie jest tu trochę zachodu z tym. Tak. A Patryk ci w tym jakoś pomaga, czy ty robisz z samej? Ten cały proces jest twój. Wiesz, no Patryk mi pomaga, bo na przykład ja bym czasami ciężkiego blatu nie była w stanie wnieść do domu. Patryk jest moim cenzorem. Patryk chodzi do czy tak jest okej. Okay. Coś by zmienił i tak dalej. Razem wspólnie dobieramy rzeczy. Tak, tutaj są te dyskusje, czasami się gdzieś tam nawet pokłócimy o coś. Ja zwykle pierwsza proponuję, ale tutaj jakby no Patryk też ma to wyostrzone oko i świetny gust, więc czasami coś po prostu, wiesz, albo świetnie doradzi, albo powie coś za dużo. No można powiedzieć, że wspólnie, jednak jest to taka wspólna praca, a potem jest moja misja, żeby to dopieścić do końca i czym piękniejsza rzecz, czym bardziej wartościowa, to tym bardziej i podekscytowana, ale też trochę czasami nawet wręcz zestresowana, wiesz, żeby oddać w odpowiedni sposób i tej rzeczy nie umniejszyć. To, co ja jakby czuję, to taką waszą dyscyplinę. No bo profesjonalizm to jedno, klasa to drugie, ale wiecie, że to tak naprawdę da się odczuć, że wy jesteście tacy zdyscyplinowani w tym wszystkim. Co kreujecie. To jest pochodne naszych wcześniejszych zajęć, nie? Ja bardzo długo musiałam sprostać wysokim wymaganiom takiej pracy na zlecenia bardzo konkretnych marek, firm i tutaj nie było to tamto. Ja musiałam być i artystą, równocześnie osobą ogarniętą w branży i spinującą. Czasami byłam producentem sesji. Patryk przez te wszystkie lata, gdzie pracował w finansach i tak dalej i też w marketingu, no to też jest pochodna tej dyscypliny właśnie, tak, skąd my się wywodzimy. To cechuje nas wysoki perfekcjonizm, przynajmniej... Ja też nie ukrywam, że na początku nawet z szacunku dla Agnieszki, chcąc opisać ten przedmiot, nie, oglądając zdjęcia, które Agnieszka wykonała, no to
kierunek, w którym poszliśmy i to jest właśnie widać ta na naszym profilu. Mm. Jedyny kierunek słuszny, aby oddać piękno, aby stworzyć opowieść o tym przedmiocie, o tym, co się dzieje na wizualnie, też chciałem właśnie podkreślić, żeby to była spójność właśnie. To jest właśnie ta synergia, bo gdybym ja to, jakby każdy z nas to robił sam, to efekt nie byłby w takim stopniu doskonały czy dobry, tylko na pewno byłby trochę no, gdzieś tam niżej. To jednak połączenie elementów i to, że my się razem nakręcamy. A z drugiej strony, no Patryk na przykład wie, że muszę tutaj dobrze przemyśleć ten opis, bo Aga zrobiła świetne zdjęcie i to super wygląda, żeby to dorównywało, czy jakby gdzieś podkreślało. Słuchaj, z kolei jak on na przykład przygotuje lampę na przykład do sesji zdjęciowej, ja zobaczę, jak ona doskonale wygląda, to ja z kolei się spinam, żeby Patrykowi nie było przykro, że tutaj, no zobacz, wystarczająco, tu bardziej może podkreślić oprawkę, może coś. To nie są przedmioty, które zostały zakupione i od razu wędrują na stronę. Czasami się tak zdarza, no jak jest to po prostu profil, fajny talerz, to wystarczy go ładnie zaprezentować. W większości przypadków, przede wszystkim jeżeli chodzi o lampy, są to elementy, które są rozkręcane na części pierwsze. Są to elementy długi proces poddawane renowacji. Korzystamy też z wielu fachowców. W przypadku obrazów mamy zaprzyjaźnionych kramiarzy, którzy są w stanie dobrać. Przeważnie staram się, żeby to były epokowe oprawy. W przypadku lampy ja też jakby też tak jak wynika to z moich hobby, ja gdzieś zawsze byłem uzdolniony, może nie chciałbym używać tego słowa, ale gdzieś tam w kierunku manualnej pracy, to mnie zawsze fascynowało. Składanie własnych rowerów czy motocykli to ewoluowało do składania własnych lamp. No słyszysz, no po prostu to się musiało wydarzyć. Te lampy są wypolerowane nawet od środka, gdzie ich nie widać. Tak, tutaj ja jestem perfekcjonistką. Jak od nas lampę, to może być pewien, że jak ją rozkręci, to będzie wszystko w środku błyszczało. A jak był jakiś element, któryś powiedzmy był dla nas nieodpowiedni, to na przykład, no nie wiem, albo zostaje po prostu pięknie wypolerowany, albo z tej lampy dostaje element z tej samej epoki. Tak. Tutaj nie ingerujemy w design, czy nie ingerujemy w projekt, który renowujemy. Staramy się jak najlepiej oddać, żeby ten przedmiot wyglądał jest to nasz konik, te lampy, zdecydowanie. Tak. Przykładamy do nich największe tak naprawdę znaczenie. Tutaj... Ale do obrazów też zaraz będę, słuchajcie, chciała nawiązać, ale jeszcze chciałabym wrócić do tych waszych opisów, do Patryka, jak już teraz wiem, opisów, bo tworzysz te obrazy naprawdę słowem tak precyzyjnym i to długo ci zajmuje czasu. Ja też czasami czytam i tak... Teraz to stało się gdzieś bardziej naturalne, bo to jest jednak moja estetyka. Jeżeli to płynie gdzieś tam z głębi, inspirując się. No właśnie, jeśli się jest autentyczny w tym, to idzie chyba Agnieszka przedstawia. Tak, to jest teraz przychodzi mi to naturalnie. Oczywiście to na początku to było, żeby wypracować ten styl, żeby to jednak coś przekazać, bo to jednak nie może być, staram się też nie odpłynąć za bardzo, żeby żadnych nie Ale jest ten właśnie cudowny balans w tym, przepraszam, że ci wejdę w słowo, że jest i opowieść, ale no i informacje, z którymi chce zapoznać się klient. Staram się jakby oddać najwięcej historycznych informacji, ale także technicznych, z czego ten wykonany, jak został wykonany, czy ale to ładnie ujęłaś, że Patryk maluje tym słowem. No tak, ja maluję obiektywem, Patryk tutaj maluje. Na początku te opisy robiliśmy wspólnie, wymienialiśmy się, ale jakby też no, w pewnym momencie obowiązki gdzieś tam zaczynają być coraz bardziej dzielone, no ale też ja po prostu nie mam problemu z pisaniem, mam lekkość też w słowie, natomiast zdecydowaliśmy, no nie, no po prostu Patryk jak czasami zrobi opis, to pozamiatane, nie wiem, to panu. Tak, to też wynika jakby z logistycznego podejścia, czyli musimy jednak te zadania podzielić tak, abyśmy pchali pracę do przodu. Choć odrobinę wolnego czasu. Nasz zespół składa się z trzech osób, ponieważ współpracuje z nami jeszcze moja siostra. Pozdrawiamy, tak, Monikę. Dlatego, że też każdy z nas ma jakiś aspekt pracy, który jest odpowiedzialny. Właśnie Aniu, a ty jako osoba, która to widzi właśnie z zewnątrz,
jak ty odbierasz właśnie, czy czasami się wręcz zastanawiamy, czy my nie przesadzamy. Opisy tego typu, sesje zdjęciowe, które no, jak ja pracowałam w tych filmach, to takie sesje były uznawane za jakieś większe wydarzenie, a my tu mamy cały czas prawie, że sesje kampanijne. Czy na przykład uważasz, że to jest rzeczywiście tak ważne, te opisy i ta forma przekazu? Jak to widzisz? Wiesz co, no ja jakby tak, no nie, no ja myślę, że to w ogóle jest taka jakaś totalnie nowa jakość i nowy standard, który wyznaczyliście i wyznaczacie. I nie, czy to jest ważne? No ja myślę, że to jest... Przepraszam, to no? Tyle czasu pochłania, że my się czasami zastanawiamy, czy my słusznie robimy. Ale też dzięki temu trafiacie do, myślę, ludzi, którzy naprawdę są w stanie to docenić, którzy do was na pewno też wracają, tak sobie wyobrażam, którzy, znaczy ja osobiście mam tak, że jak ja wchodzę na wasz profil, czy mi się wyświetlicie, to ja nie jestem w stanie się odkleić. Ani od, wiecie, że ten tekst jest tak mnie prowadzisz, Patryk, że czytam od początku do końca. Zdjęcie oglądam od pierwszego do końca i to jest takie obcowanie naprawdę z pięknem. To właśnie też nam zależało, żeby stworzyć taką przestrzeń na Instagramie, która to daje właśnie, że nie tylko my sprzedajemy po prostu obiekty, tylko też chcemy zarażać, inspirować. I naprawdę to na pewno wam się udaje. To ja w ogóle nie wiem, czy jestem odpowiednią osobą, żeby się wypowiadać. No ja uwielbiam wasz profil, to co tworzycie. I no, nie ma takiego drugiego miejsca na Instagramie w naszym kraju. No taki był, o Boże, jak to zabrzmiało. Tak, taki był nasz cel. Taki był. I właśnie tym bardziej, no jesteśmy dumni z tego, co robimy, co stworzyliśmy, z tego naszego wspólnego dziecka. Macie prawo być bardzo dumnymi. Nie to mnie zabrzmi, ale to są też w większości przypadków autorskie rozwiązania czy tych opisów. Ja, idąc w tym kierunku, nie spotkałem się z czymś takim wcześniej. Gdzieś tam wiedziałem, że to powinna być spójna część opowieści, którą przedstawiają zdjęcia. Zdjęć takich jak Agnieszki również nie widziałem nigdzie indziej, dlatego chcieliśmy, żeby to była część nas. Mam nadzieję, że to wygląda tak autentycznie, jak się wydaje, że... Śmieję się nieraz, jak Patryk napisze jakiś opis do obrazu czy do jakiegoś przedmiotu, to jest albo jak mini felieton, albo jak recenzja tego obrazu. Także no to fajnie. Znaczy, to jest taka dodatkowa wartość. To jest... no jesteśmy ambitni. To się da odczuć, ale wiecie, że no mnie to ujmuje, że u was jest po prostu, po pierwsze, to, że jest inaczej, to że się wyróżniacie, to chyba po prostu wiadomo, ale że jest taki niesamowity klimat, bo jest i tak, można powiedzieć, muzealnie, ale w takim dobrym tego słowa znaczeniu, wiecie, do takiego właśnie muzeum, gdzie się wchodzi i się karmi, nasyca, spoglądając to w lewo czy w prawo, jest trochę też właśnie jak z tych obrazów epoki renesansowej i jest tak scenicznie, to wszystko tam jest. I jeszcze to słowo do tego, no komplet wrażeń estetycznych na Instagramie. Poziom musimy trzymać. Trzymacie. Będziemy jeszcze rozwijać dalej, na pewno z czymś jeszcze zaskoczymy. Bo właśnie, powiedzcie mi, bo wy macie Instagram, to jest wasze główne miejsce sprzedażowe, ale planujecie jakoś coś stacjonarnego, czy stronę internetową? Instagram jest jakby... przynajmniej był i jest i był jakby najlepszym medium, ponieważ najbardziej oddaje ten aspekt wizualny, czyli to zawsze było medium skierowane do wizualnego odbioru, prawda? I jakby w tym środowisku... Też to taki był naturalny wybór, no bo ja na przykład już konto swoje z kolei fotograficzne od wielu, wielu lat prowadzę i dla mnie to też już było takie naturalne, że dobrze trafiłam na Instagramie i był taki pierwszy wybór. No to co właśnie Patryk podkreślił, że po prostu... możesz szybko dotrzeć do wielu osób w tym wizualnym obrazem i zainteresować, ktoś dalej drąży, czyta i tak dalej. To, no, stało się to naturalne. A co będzie dalej? Stacjonarnego sklepu nie planujemy chyba. Nie, myślę, że pochłonęłoby nas to już do reszty, bylibyśmy związani, a jednak no, pragniemy tej odrobiny takiej... Tak, to jest konsekwencja tutaj, żeby jakby robić to, co robimy na takim poziomie, jak robimy, to jednak... No właśnie, jednak już nie... już jakby... konsumuje dużo, dużo energii i dużo czasu, więc... Nie pomalujemy słowem, tak, w taki sposób. Tak. W sklepie musielibyśmy prawdopodobnie zatrudnić kogoś do tego sklepu.
kto w jaki sposób by nas reprezentował. No, wiesz. To jest też trudne. Nie byłby to ktoś z was, jednym słowem. No. To by było delegowanie pewnych rzeczy, a utrzymanie pewnego klimatu, no bo to jesteśmy my, nie? To tylko styl. Tak. Po prostu. Ja jeszcze tak sobie myślę odnośnie w ogóle tego klimatu, który tworzycie, że też bardzo właśnie teraz zrozumiała jest dla mnie twoja historia, Patryk, że mieszkałeś w tym Londynie i że to też jest część tego, że jest w tym jakaś taka brytyjskość, taki klimat jakichś takich domów aukcyjnych angielskich. Tak. Że to też się da odczuć. To też dla mnie to też była, no nie możemy zapomnieć, że w Polsce jednak dostęp do tych przedmiotów, do ogólnie rozumianej sztuki czy sztuki użytkowej był dosyć ograniczony, znaczy ze względów sytuacji geopolitycznej w latach 80. i 90. Więc jakby nie ma tylko nasycenia tych przedmiotów. Jednak widać to właśnie w Londynie, gdzie jednak dekoracje to są elementy, które pamiętają pradziada, jeszcze osoby, która tam mieszka. Jest to jednak ogromne zbiory. Miałem przyjemność być w takich miejscach i to wywarło na mnie ogromne wrażenie, że to są elementy z różnych nurtów, które wspaniale ze sobą współgrają i to są kolekcje naprawdę, które mówią historię całych pokoleń, więc to było genialne. No to jest coś, co też staram się jakby oddać u nas, że nie są to przedmioty przypadkowe, są to przedmioty, które w zestawieniu z innymi elementami tworzą jakąś większą całość. I tak, tutaj na pewno nasiąkamy tym wszystkim, nasiąkamy inspiracjami, tym, co nas fascynuje. Też... Nie, każde wyjście do muzeum to potem gdzieś tak zostaje i potem właśnie wybrzmiewa po latach w twojej pracy. Czego chcieć więcej? Znaleźliśmy coś takiego, co i nas fascynuje razem obojga. I mamy właśnie te talenty, nie bójmy się tego nazwać, do pewnych rzeczy, które oczywiście się razem spinają. No tak musiało być, musiałeś jednak z tego Londynu wrócić, żeby to tego stylu powstało. Prawdopodobnie ja bym sama na to tak nie wpadła i pewnie bym nie podjęła tego, albo jakbym podjęła, to nie w takiej formie. To jednak powtórzę kolejny raz, tutaj prawo synergii zadziałało i pojedyncze elementy zlepiły się i stworzyły coś tak większego, co mogłoby powstać, gdyby te elementy były rozproszone po prostu. A jak ta wasza synergia wygląda podczas wyjazdów po towar? No bo wiecie, to nie są tylko estetyczne uniesienia, ale się długie trasy. O to, co kupujemy. Znaczy to też, to zaraz dojdziemy do tego. Wiecie, jak będąc parą w trasie, to różnie to może być. Różnie bywa, zwłaszcza jak na przykład wyjeżdżamy, a ja okazało się, że nie zabrałam dowodu rejestracyjnego samochodu i musimy wracać z Katowic do Krakowa, a potem wiele godzin jedziemy w milczeniu do Niemiec. Ale my lubimy te wyjazdy. Lubimy te wyjazdy, one są bardzo męczące czasami, ale to też jest, wiesz, no, taka właśnie forma spędzania wspólnego czasu. Tak, to charaktery się uzupełniają. Ja jestem bardziej introwertyczny, Aga jest bardziej tą osobą, która potrafi dotrzeć do mnie w momencie, kiedy jestem bardziej zamknięty. Więc uzupełniamy się, myślę, genialnie. Energetycznie się gdzieś tam podkręcamy też. A po drugie, każdy nasz wyjazd wiąże się z jakąś taką ekscytacją, że jesteśmy nieukrywani, prawda? No i bardzo, tak. Co tym razem się znajdzie, co zdobędziemy fajnego. Tak. Czy w ogóle z czymś przyjedziemy fajnym. Czasami no się właśnie wiąże z bardzo trudnymi warunkami, jak deszcz. Musimy się wspierać razem w trudnych chwilach. Z tym różnie bywa. Jak już jesteśmy zmęczeni, to czasami potrafimy się też pokłócić, nie ukrywajmy. A potraficie się pokłócić o wybór rzeczy, czy to raczej jakoś płynnie się wszystko zadziewa? Nie, jakieś ogromne kłótnie, ale tak, bywają starcia. Bardzo rzadko, tak. Raczej, w sumie coraz rzadziej. Raczej łapiemy się na tym, że zatrzymujemy się przy tym samym elemencie. Tak, albo kłócimy się, kto pierwszy to zauważył. Albo kłócimy się, kto wędruje do mojej kolekcji. Potem mówimy, dobra, to trochę postoi u ciebie, a potem trochę postoi u mnie. Tak, czasami jest się ciężko z czymś rozstać, ale to jest właśnie ciekawe, bo na przykład Patryk kolekcjonuje, tak jak już dowiedziałaś się, zupełnie troszeczkę, no, tak, zupełnie inne rzeczy niż w dekostylu sprzedajemy, ale potrafi się tak zafiksować czasami na punkcie jakiegoś przedmiotu, który jest po prostu tak pięknie wykonany, ma tak piękny materiał i pomimo, że to nie jest jego estetyka, to takie wielkie oczy mu się robią i chciałby to mieć w domu. Tak, oczywiście.
Także my interesujemy się różnymi nurtami. To, że akurat kolekcjonuję, to wygląda spójnie z jakby pewna konsekwencja, prawda, mojej kolekcji. Natomiast to, co mnie fascynuje, co inspiruje, czy to, co jest piękne, no to jest... To też fascynuje tak, po prostu. Tak. Dlatego tak bardzo na naszym profilu można zobaczyć i od secesji po jakąś sztukę antyczną, po współczesną sztukę użytkową, więc tak. Staram się być dotrzeć do każdego rodzaju odbiorcy. Nie jesteśmy osobami, które kupując wszystko sprawdzają w internecie i googlują. Tak. W zasadzie praktycznie tego nie robimy. Bardzo rzadko kiedy. Kiedyś to zrobiłam i uratowało nas to. Mogę o tym opowiedzieć śmiało. To było jakieś 2 lata temu. Ciekawa rzecz, bo po prostu reprodukcje potrafią być tak doskonale zrobione, olejodrób, kiedyś współcześnie tak wspaniale zrobione, tak, już jest tak wysoko zaawansowana ta technologia, że po raz pierwszy w życiu pomyliliśmy w pierwszym wrażeniu olejodrób z olejem. Bo po prostu sprzedawca tak normalnie w życiu też myślał, że ma olej. Myślę, że to jest olej. Wiesz, zarezerwowaliśmy go, poszliśmy dalej, a jak odbieraliśmy, to jeszcze raz oglądaliśmy i dopiero po takim przyjrzeniu się stwierdziliśmy, no nie, kurczę, to nie jest obraz olejny, tylko to jest niesamowity olejodruk, który miał taką powierzchnię, wiesz, imitującą już rzeczywiście farbę i werniks, że wtedy sprawdziłam za pomocą telefonu, wyświetliło się, rzeczywiście jest to mniej znane dzieło, była martwa natura, nierozpoznawalne tak łatwo, no bo po prostu mniej znany jakiś artysta. I okazało się, że no jest to po prostu reprodukcja. Tak o mało co nie doszło do takiej pewnej wtopy. Znaczy uważamy, że dobre reprodukcje też są czymś fajnym. Tylko tak. Akurat wtedy nastawiliśmy się na to, że chcemy kupić obraz olejny i może to był błąd, może należało wziąć ten olej, tu skrobu taki świetny. Po obrazów, bo takie klampy to też jest ogromna część tego, co oferujecie. I też bardzo podobało mi się, gdzież ja to mam, taki cytat sobie z waszego Instagrama przygotowałam. O, sztuka nie lubi przypadku, dlatego dbamy, byście na niego nie byli zdani. No i też wyrażacie tutaj swoje zdanie a propos oprawy właśnie, że czasami, a nawet często piękne obrazy i grafiki są oprawione bezgustownie, nasze poczucie estetyki cierpi i każe nam zainwestować w odpowiednią ramę godną danego obrazu. Poddaję ten temat, jakbyście opowiedzieli. Mówiliście zresztą, że macie właśnie zaprzyjaźnioną osobę, firmę, która się zajmuje. Trochę objaw dobrego chyba poczucia estetyki, ale też tego perfekcjonizmu, który czasami jest dobry, a czasami może przeszkadzać pracy. Tak, to też zależy skąd ten obraz pochodzi, bo naprawdę wiszą w przeróżnych aranżacjach, więc te ramy nie zawsze muszą odpowiadać naszej estetyce, mimo że na przykład to, co przedstawia obraz czy grafika pasuje do naszej aranżacji czy prezentacji, to rama już niekoniecznie. I tutaj jakby no, kładziemy duży nacisk, żeby jednak rama też formą oddawała tą epokę przynajmniej, prawda? Żeby to była też spójność, tak jak we wszystkim, co robimy. Chcemy, żeby ta spójność i ta autentyczność przedmiotu była zachowana. I chyba ale, dlatego też... Tak, ale też chcemy, żeby klient dostał taki produkt, którego może być pewien, żeby tak. Tutaj nie, żeby nie było wątpliwości. Tak, i z którym już jest i z produktem finalnym, żeby to nie były sytuacje, którym ja byłem, jakby doświadczyłem, kupując przedmioty, nie tylko online, ale z różnych źródeł, gdzie coś później jeszcze trzeba z tym zrobić. Trzeba go oddać do renowacji, ponieważ no, wernik schodzi, albo trzeba oddać do ramy, ponieważ się rozkleja, albo jest po prostu brzydka. Dlatego tutaj też staramy się jakby już kompleksowo zapewnić, żeby to był przedmiot, obraz, który można powiesić na ścianie i wygląda pięknie. No i to też druga sprawa, właśnie ten szacunek tego przedmiotu, żeby mu tak. Nie umniejszać. No bo często te przedmioty po prostu, one nawet nie to, że zyskują w lepszej ramie, one po prostu wyglądają tak, jak powinny. Mamy tutaj takie już kontakty, wyrobiliśmy sobie, mamy panów, którzy nam w tym pomagają. Coraz częściej pojawiają się u nas rzeczy takie bardziej wyszukane i starsze i na przykład wspaniałe jakieś ramy, które wymagają renowacji. Teraz będziemy na przykład oddawać taką jedną ramę do znajomego konserwatora. No bo nie wyobrażamy sobie, żeby... No, są różne przypadki, są takie, wiesz, czasami są kurcze ramy, które z jakimś tam niewielkim, wiesz, niedoskonałością wyglądają bardzo dobrze i też pasuje, o, wtedy jakby to, co jest pokazane na nich, pasuje do tego, tak?
że na przykład, nie wiem, dajmy na to, pokazane są stare łodzie na morzu, jakiś port i to nie jest takie super glamour i ta rama wtedy, jak ona jest taka trochę gdzieś tam przyniszczona, to to ładnie współgra. Ale czasami jest na przykład pokazane na obrazie przedstawione coś takiego, że kurczę, aż się prosi, żeby tą ramę dopracować i też no, sama rama w sobie czasami jest obiektem po prostu, antykiem i chcemy ją uratować. No, no dużo się dzieje w tym temacie. To jest wszystko, zajmuje masę czasu, masę... Właśnie, dlatego to jest każdy przedmiot, który byśmy chcieli zaprezentować, no, wymaga indywidualnego podejścia. Każdy z tych przedmiotów trzeba w jakiś sposób... Trzeba się zatroszczyć o niego, trzeba go... Tak, zaopiekować. Zatroszczyć się, to jest dobre słowo. Tak. Tak, ale wiecie, to jest właśnie coś, co wybrzmiewa u was. Tak? Ja to ujęłam tym słowem czułość względem tychże i... Nie myślałam o tym sposób, ale to ma... Tak, to dużo w tym jest racji. W każdym procesie tak naprawdę. Naprawdę. Wysyłki... A propos, też to zwróciłam na to uwagę, jak macie w opisie, że macie bzika na punkcie selekcji zdjęć i pakowania. Tak. W zasadzie te wszystkie elementy, które wyobrażam sobie, budują to ogromne zaufanie waszych klientów i klientek. Tak, mamy świetny feedback, klienci często do nas piszą, że o wow, tak to jeszcze nie było. Zależy nam, żeby ten przedmiot dotarł do tej osoby, prawda, w takim stanie, jakim jest zaprezentowany. No, tutaj... no to wynikało z naszych takich niefajnych doświadczeń, kiedy my coś kupowaliśmy dla siebie, no niestety. Tak. Tutaj czasami pytasz o błędy, które ludzie popełniają na początku i to chyba jest jeden z naszych błędów, jakby zły dobór partnerów właśnie logistycznych. Na początku większość firm kurierskich czy właśnie logistycznych w Polsce, spedycyjnych, nie bierze odpowiedzialności, nie dba o przedmioty, czy paczki, które dostarcza, prawda? Dlatego proces eliminacji doprowadził nas do współpracy z firmą, którą współpracujemy obecnie. Jest to świetnie to współgra. Mają naprawdę niezły zespół, który troszczy się o te przedmioty. Ale też jakby proces ewentualnej jakiejś reklamacji czy coś. No wyobrażasz sobie, że na przykład kiedy wkładasz kryształ do to oni nie biorą za niego odpowiedzialność, bo nie wiem, że nie wolno ci wysyłać szkła. Na przykład, czyli to dla nas to już od razu jest dyskwalifikacja takiego partnera. Dlatego ja na początku naprawdę tutaj przychodziłem sam siebie w wymyśleniu sposobu zabezpieczenia tych przedmiotów. Ostatnio właśnie wasza rolka przecież o tym tak opowiada. Budowaliście skrzynię, żeby móc wysłać rzeźbę. Otóż to. No tutaj... tutaj akurat nie było innego wyjścia. Waga przedmiotu nadawała. Ale właśnie zanim dotarliśmy do tego poziomu, do tego etapu, że współpracujemy z jedną firmą i jeszcze wysyłaliśmy wcześniej, to po prostu przechodziło ludzkie pojęcie, co tam Patryk musiał wyprawiać, żebyśmy byli pewni, że to po prostu dojdzie. No, ale już po takich pewnych sytuacjach, kiedy na przykład, nie wiem, widzieliśmy, co kurierzy robią z tymi paczkami na własne oczy, widzieliśmy nie. Przepraszam za ten hejt. No ja też mogłabym się, wiecie, prowadzę wypożyczalnię, więc... Prawda, że to chyba plusowe misje, ale nie w przypadku przedmiotów. No właśnie, prawda, trzeba tak. Właśnie może nie hejtujmy, tylko po prostu każdy musi dobrać do swoich potrzeb. Tak, a też jest właśnie wiele firm na przykład zagranicznych, które od razu jakoś w ogóle na wstępie informują, że się nie zajmują transportem antyków, prawda? I to też jest właśnie takie... Szkoda, że na przykład w Polsce możemy się o tym dowiedzieć w momencie dopiero, kiedy zgłaszamy reklamację. Też prawda. Ten cały proces rozwoju nauki... Bo o tym procesie jakoś tak mało rozmawialiśmy, dużo moich zachwytów było, ale i będzie. Niemniej chciałabym się zapytać, jak to wyglądało u was? Co było takim największym zaskoczeniem, może jakimś największym sukcesem, a może największą wpadką do tej pory? Czy coś z tego chcielibyście zdradzić? Większych wpadek chyba takich nie zaliczyliśmy, no bo chyba ta dyscyplina nam w tym pomogła. To bardzo nam pomogła pani Magdalena, o której... Tak, tutaj w tym miejscu możemy, to było taka rzecz, która bardzo miła nas spotkała na Instagramie. To było wsparcie osoby, która ma dosyć wpływowy Instagram i tak po prostu bez żadnych zobowiązań i oczekiwań
udostępniła nasz profil w pierwszym roku działania. Dziękuję pani Magdo. Pani Magdalena Kniter, która też jest osobą, która ma swój biznes. Myślę, że dlatego też świetnie rozumie, że takie wsparcie jest ważne czasami. Ogromnie. Poleciła u siebie nasz profil i wtedy stała się rzecz magiczna, bo to myślę, że przyspieszyło troszeczkę cały proces. Tak. Do tej pory mamy klientów, którzy wtedy przyszli do nas z tego polecenia. No naprawdę nie, Magda jest super osobą i zresztą ona nieraz podkreślała na swoim Instagramie, że ona pokazuje u siebie i poleca to, co rzeczywiście wie, że jest wartościowe, to tym bardziej miłe. Tak, oczywiście i też pewnie jakoś czuła, że właśnie wśród swoich odbiorców będą odbiorcy tego, co wy tworzycie i co oferujecie. Ale też zapytałaś, dlaczego akurat Instagram? I tutaj chyba to ten jakby Instagram pozwolił nam stworzyć pewną społeczność ludzi, których znajomości, które pielęgnujemy, kontakty, które pielęgnujemy i ludzie, którzy są z nami od początku. Tak, to pewnie trzeba lubić taką formę, tak? To tak. Na pewno są osoby, które zawsze będą sprzedawały na przykład na Allegro, bo nie mają ograniczony ten kontakt z klientem. Tak. A tutaj decydując się na Instagram, musisz być otwarty na ten kontakt z klientem, ale uważamy to za plus, że jest taka właśnie możliwość. To jest fajne. Tak, to takie było założenie od samego początku, żeby to nie był klient przypadkowy, żeby to nie był klient jednorazowy, żeby to były osoby, które... No jesteśmy typową marką osobistą, tak zwaną. I też zależało nam na tym, żeby to nie było takie anonimowe. Do bólu autentyczni chyba w tym wszystkim jesteśmy, co robimy i chyba to jest też jakiś taki sukces. No ale właśnie a propos tego pytania, takich fajnych rzeczy, które nas spotkały, no to właśnie to polecenie pani Magdy, to było takie też uskrzydlające wtedy w pierwszym roku i na pewno gdzieś tam przyspieszyło proces dochodzenia do pewnego fajnego poziomu. Tak, no to są takie sytuacje nie bez znaczenia, nie? Że na naszej drodze po prostu pojawiają się coś ludzie, którzy nam trochę dmuchają w takimi drobnymi, można powiedzieć, dla nich gestami. Ale jednak no, mające znaczenie. Tym bardziej, że właśnie jest to osoba, która prezentuje spory poziom takiej klasy i która wokół siebie gromadzi odbiorców, którzy szukają tego. Mhm. Więc bardzo tutaj spójne mamy wartości. Tak. Tego to tak fajnie zagrało. Tak, a to też było fajne, że ktoś jakby był w stanie, to takie potwierdzenie z zewnątrz, że robimy coś dobrze. No tak, to było takie pierwsze ważne potwierdzenie. Tak, my tutaj jakby trochę podeszliśmy innowatorsko do tematu, ponieważ no, nasza estetyka, którą prezentujemy, to jest jakby stylistyka glamour, której wcześniej nie było nigdzie dostępnej. I tutaj jakby zabranie tego wszystkiego w całość, zaprezentowanie tego, też pojawiały się na różnych etapach naszego rozwoju pytania, czy to jest ten kierunek, czy to robimy dobrze, prawda, czy co dalej. No chyba i jakieś takie małe właśnie taki feedback od możemy osób. Nazwać to, że byliśmy prekursorami takiego stylu vintage glamour. Tak, 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 takiego no, wyjątkowego waszego takiego estetycznego ujęcia tematu. Jeśli macie w ogóle jakiś taki problem, nie problem z tym pokazywaniem się na Instagramie, czy już macie dawno ten etap za sobą, bo to bardzo, bardzo różni ludzie mają w tym. Kolejnym etapem, żeby się bardziej trochę otworzyć, pokazujemy się trochę. No właśnie, nie jest tak źle tutaj. Nie jest tak źle chyba, prawda? Natomiast mimo wszystko jakoś tak, nie wiem, trochę to wynika z braku czasu. Trochę jest może trudniej się zgrać we dwójkę, żeby coś w danym momencie pokazać. Tak. I trochę czujemy, że coś zaniedbujemy. Chcielibyśmy to po prostu poprawić. Uważamy, że to jest ważne, bo uważamy, że to dodaje autentyczności właśnie, na której nam tak zależy. Żeby jednak było wiadomo, kto stoi po drugiej stronie. My też lubimy to widzieć. Ja na przykład bardzo lubię, jak ty prowadzisz swoje konto. I też powiem ci szczerze, no też właśnie jesteś takim jednym z profili właśnie nie inspirujących, ty motywujesz, bo właśnie tak powinno, no tak Aniu, bo tak powinna działać dobra konkurencja powinna cię nakłaniać do zaciągania pomysłów, tylko inspirować do działania, jak ja widzę efekt. Dopingować.
ktoś zobaczy fajnego, tak, o kurczę, jakie fajne, jak fajnie to zrobili, albo świetna rolka, to ja mam taką wewnętrzną, wiesz, od razu pragnienie, ja też chcę wywołać efekt wow. Wiesz, to motywuje i to rozwija, więc jakby, no nie, myśmy akurat nigdy nie czerpali chyba od innych, nie mieliśmy takiej potrzeby, bo mamy za dużo, wiesz. Tak, no macie, czerpiecie z tych innych obszarów, o których mówiłaś i to jest w ogóle w tym, to jest ta esencja kreatywności też, to otwieranie się, wiesz, no moja nazwa w ogóle tego wideokastu jest nie bez przyczyny, zachwyty, no bo to z tych zachwytów po prostu coś da się stworzyć, no bez tego nie ma tej energii do działania. To osoba, my jesteśmy częścią tego, co robimy, jesteśmy jakby puzzlem w tej większej układance. Tak. Tak, właśnie ty to na przykład bardzo ładnie u siebie pokazujesz. Ja szanuję właśnie twoją dyscyplinę, że ty po prostu to robisz. To trzeba sobie tak postawić takie zadanie, że się nakręcę, pokażę na przykład, jak wygląda tam jakiś proces i tak dalej. I to jest super, bo to jest bardzo miło odkrywać. I nie wiem, czy też tak masz, ale jak ja widzę taki profil, niekoniecznie mówię o naszej branży, tylko ogólnie taki profil, gdzie właśnie jest bez twarzy, to ja mam taki niedosyt, taki i trochę takie brak autentyczności, tak nie do końca ufam, może też, nie? Jest, bo buduje się jednak zaufanie, kiedy wiesz, kto stoi po drugiej stronie. Tak, zwłaszcza, że w internecie jest masa informacji nieprawdziwych, tam internet jak papier przyjmie każdą informację, weryfikacja jednak trochę zajmuje i tutaj jakby jest ważne, żeby poznać dosyć osobę, która stoi, prawda, za tym. Tak jest moje uczucie. Coś tam się pokazujemy, oczywiście staramy się, natomiast tak naprawdę po raz pierwszy u ciebie odsłaniamy się tak do końca. Nie jestem zaszczycona, wiecie, że właśnie u mnie i w ogóle. To jest zawsze takie... Dla mnie to jest naprawdę ogromny moment, w którym ludzie się zgadzają ze mną rozmawiać, no bo to jest obdarzenie mnie takim zaufaniem. Nie znamy się, nie spotkaliśmy się akurat. Czasami zdarza mi się, spotkam się z kimś osobiście i to też jest cudowne, że przed nagraniem zaistnieje taka możliwość. Niemniej to, no tak, to jest... A to między innymi to jest wypadkowa tego, że ty się pokazujesz na przykład na Instagramie. Mm-hmm. Buduje zaufanie. No tak. No tak, że można jakoś coś tam sprawdzić mnie i zobaczyć, czy będzie jakaś energia, tak, która pozwoli nam taką rozmowę przeprowadzić. Motywuj nas, motywuj, będziemy się pokazywać, będziemy się starać. Przede wszystkim, wiesz, no, jesteśmy dumni z tego, co robimy, to dlaczego nie chwalić się, że tak, to my za tym stoimy. Ale jeszcze chciałabym was zapytać, bo opowiadałaś o tym, że to wszystko też jest wypadkowa tych waszych wyjść do muzeów, podróży czy innych jakichś estetycznych uniesień, które sobie fundowaliście w trakcie swojego życia. Czym się jakoś tak karmicie najbardziej, jeżeli chodzi właśnie o te estetyczne potrzeby? Ja nie wiem, czy umiem wskazać jedną rzecz. Nie musisz. Ja na przykład uwielbiam oglądać filmy kostiumowo-scenograficzno-historyczne. To jest dla mnie ogromna frajda i też może inspiracji i zachwytów, nie? Więc musiałam obejrzeć całą sagę o Królowej Anglii. Nie było mowy, żeby nie. Zachwycałam wszystkimi dekoracjami w każdym poszczególnym pałacu. I inne seriale i inne filmy, uwielbiam to robić. Uwielbiam chodzić do muzeów. A taką ostatnią fascynację, czy ja jakąś kojarzę? Ostatnia fascynacja nastąpiła na jednym z wyjazdów na Targu w Staroci, gdzie zobaczyliśmy wspaniałą rzeźbę i wróciła z nami ta rzeźba. Nie macie jej teraz tu przy sobie, tak przy... W kolekcji Patryka, nie wiem czemu do tego dopuściłam. To właśnie, no czasami takie, spotyka się takie niespodzianki, to już mieliśmy w zasadzie chyba kończyć wycieczkę po takim dużym miejscu w Niemczech i wypatrzyliśmy coś, co wróciło z nami i to jest przewspaniałe popiersie. Tak, to popiersie z glazurowanej terakoty. Z glazurowanej terakoty, wyobrażające jakby, wiesz, Dawida, ale nie w taki oczywisty sposób. To jest taki przykład sztuki współczesnej, czerpiącej z klasycyzmu, który właśnie musiał z nami wrócić. Były ostre negocjacje, tak, udało się. Wrócił, ponieważ na przykład inspiruje to, czym się otaczam. Jakby tego czasu na wyjście do muzeum jest coraz mniej.
nie brzmi to dobrze, ale tak jest. Ale zawsze tak było, że czym się otaczałem, a nie były to rzeczy przypadkowe, starałem się jakby tą selekcję dobierać tak, żeby ona oddziaływała na mnie w konkretny sposób, więc są to przedmioty, które uwalniają jakieś emocje, czy jest to radość, czy jest to smutek, czy to, prawda, ekscytacja. I oczywiście ludzie, których spotykamy na swojej drodze, staramy się otaczać ludźmi ciekawymi, którzy mają własne historie do. I to chyba też kształtuje poniekąd kierunek, w jakim też rozwijamy się jako ludzie. No bo tak, masz rację. To jak się rozwija nasz biznes, to też jest jakby efekt tego naszych codziennych doświadczeń, prawda? Dlatego to jest ten biznes, jest to dosyć taka intymna forma, że tak powiem, biznesu, ponieważ no, jest to oddawanie nas, jest to oddawanie naszej estetyki, jest to oddawanie naszej energii, jest to oddawanie naszych zmagań. Więc to wszystko gdzieś tam jest to widoczne. I dlatego też pokazywanie się naszych osób, pokazywanie się na Instagramie jest to część tego puzzla, czyli to wszystko nabiera jakby głębszego sensu, zrozumienia. Takie mam wrażenie. Pięknie to powiedziałeś. A tak jeszcze takie urodziło mi się tutaj pytanie. Dużo rzeczy przywiozłeś z Londynu? Jak ty się przeprowadziłeś? No jednak ja jestem taką osobą, jestem zbieraczem. No co ty? Cieszę, że nie musiałam brać udziału w tym procesie. Jak słuchałam tej ilości paczek, a wiem, jak Patryk pakuje. No i było tego sporo, tak. No nie ukrywam, że tam w Londynie też wielokrotnie się przeprowadzałem, więc jakby ten proces były elementy, które nie opuszczały kartonów przez dłuższy czas. Więc było tego sporo, zwłaszcza, że tam dostęp, przynajmniej w momencie, kiedy wyjechałem prawie 20 lat temu, to do przedmiotów był jakby przystępny. Więc, ale fajnie. Sporo tego prowadziłem. Wierzę. Wow. Część tych przedmiotów oczywiście to polega na rotacji gdzieś. Ten przedmiot chcemy go oddać dalej, bo już jest jakby. Albo się opatrzy. Nacieszyłem tam i znajdują się na czasie w naszych kolekcjach, które. A tu wiecie, co jak tak sobie rozmawiamy, to tak myślę o tym, że wasze wnętrza i wy, to aż się prosi o jakieś reportaże. Tak. Może kiedyś tak, nawet. No, może kiedyś tak. Kiedyś w ogóle jedno z moich fotograficznych marzeń to było fotografowanie właśnie do magazynów wnętrzarskich. No, na razie to jest zawieszone. Na razie niektórzy klienci nam podrzucają pomysł, żebyśmy coś zrobili z naszymi zdjęciami i wydali to w jakiś sposób, może, że to fajnie wygląda i no, tak. Myślę to o tym. Tak, też to na ciekawy kierunek. Zostanie jakiś nasz album, a może powstaną jakieś. Nie, tak. Jest w ogóle taka książka, to mogę ci polecić, wam polecić. Jakiś Amerykanin to, znaczy wydało to jakieś wydawnictwo amerykańskie, no ten człowiek jest Amerykaninem, o winietach tak zwanych z antykami. Nie wiem, czy właściwie w Polsce używa, nawet nie jestem pewna, czy u nas się używa tego terminu, ale chyba tak, prawda? W takim wizualnym przedstawianiu właśnie jakiejś kompozycji. Winieta jest takie pojęcie? Winieta to jest coś otaczające główną kompozycję. Mm-hmm. Stylizacja to jest chyba troszeczkę coś innego. To chyba chodzi o rodzaj zestawienia obiektów, żeby tworzyły jakąś taką ciekawą Które całość. Zamknięte jakieś kompozycji chyba. Chyba tak mi się wydaje, że to o to chodzi. Bo to jest jakaś taka nisza u nas w ogóle taki temat, także tak wspominam. Słuchajcie, jeszcze takie dwa pytania, bez których nie jestem w stanie wypuścić. Może nie, jeszcze jedno dodam, bo wyznaczacie tą jakąś taką nową jakość, nowy kierunek w branży vintage antyków w Polsce. Jakieś macie marzenia dotyczące tej branży właśnie? Więcej wolnego czasu? Prozaiczne takie na pierwsze przychodzące na myśl. Marzenia, takich bardzo sprecyzowanych marzeń nie mamy. No chcemy się rozwijać, a jakby jak to się potoczy, no to będzie zależało od naszego rozwoju, nas, tak? Bo to będzie cały czas wypadkowa nas dwóch osób. Czy więcej osób będzie u nas w zespole? Być może będzie w pewnym momencie delegować coś. Tak do końca nie wiemy, co możemy delegować, ale no to by nam pomogło pewnie uwolnić trochę wolnego czasu. Tak, na pewno marzeniem byłoby
selekcja, czyli bardziej unikatowe przedmioty, dostęp do tych naprawdę skarbów, prawda, do tej sztuki przez duże S. No tak, gdzieś tam jest to nasz taki cel. Staramy się już teraz mieć coraz więcej takich rzeczy unikatowych bardziej. Tutaj właśnie fajnym elementem są te lampy i obrazy. Wiadomo, że każdy obraz jest unikatowy, no ale to też selekcja pomaga w tym, żeby on był wyjątkowy. No i lampy, które jakby na co dzień bardzo trudno dostać. Dobre lampy w dobrym stanie, stare lampy. No tutaj my trochę sobie właśnie pomagamy tymi renowacjami. I tym się na pewno tutaj wyróżniamy. No i jakby chcemy to kontynuować, żeby inne przedmioty też były w miarę wyjątkowe i też coraz częściej śmiało można, żeby nazwać je sztuką, a nie tylko po prostu przedmiotem użytkowym. No więc tak, mam nadzieję, że jak kiedyś powtórzysz cykl, będziemy w jakimś takim miejscu właśnie, o którym marzymy, żeby mieć naprawdę niesamowite obiekty. Tego wam życzę. Na pewno tak będzie. Stare podnosicie sobie poprzeczkę, więc myślę, że to będzie naturalny rozwój rzeczy. Powiedzcie mi, takie trzy porady mielibyście dla ludzi, którzy marzą o takim biznesie w tej branży. Macie coś takiego, czym chcielibyście się podzielić ze światem? Na pewno takie dosyć oczywiste rzeczy, jak bycie autentycznym, ponieważ by kontynuować ten dosyć ciasny już sektorze, to jednak trzeba coś wnieść takiego swojego, coś innowacyjnego, tak, może jeśli, coś osobistego. Jeśli się myśli o tym na poważnie, to nie idź w kierunku zaciągania pomysłów innych, tylko po prostu najpierw zastanów się, co chcesz pokazać innego, tak, czy będziesz wyróżniał, jaki masz na to pomysł. My to tak trochę jesteśmy takim pokoleniem tego powiedzenia, z czym do ludzi. To też właśnie to jest ten objawia się tą naszą ambicją. Nie wszyscy muszą to robić oczywiście tak ambitnie, nie o to chodzi, ale z czym do ludzi, no to na zasadzie taki właśnie, że miej fajny pomysł. Coś inaczej, wyróżnić się, musisz się wyróżnić, nie masz tak naprawdę wyjścia, jak chcesz robić to w tej chwili, bo jest ogromna konkurencja. I możesz oferować rzeczy niekoniecznie jakieś bardzo wyjątkowe, tylko po prostu rób to w fajny sposób, bądź autentyczny, to po swojemu. To mamy dwa, mamy wyróżnik i mamy autentyczność. Coś jeszcze? Coś jeszcze. Jeśli masz coś do zaoferowania, czujesz to, że masz coś do zaoferowania i czujesz ten potencjał w sobie, nie wahaj się. Ponieważ to, co już mówiłyśmy, poświęcając czas, pracując dla kogoś, spełniasz marzenia tego kogoś i budujesz imperium tej osoby, a ten sam czas możesz przekuć na budowanie czegoś swojego i to jest naprawdę bardzo fajne. I nie patrz na to, w którym jesteś w momencie życia, bo tak jak widać po nas, można dużo zmienić w każdym momencie swojego życia. Tylko po prostu musisz to poczuć, że ty masz rzeczywiście coś do zaoferowania. Uwierzyć w to, nie? Tak, pójść za tym po prostu. Tak. To... No i ta dyscyplina tutaj jest chyba nie bez znaczenia. Właśnie, bo sama pasja to trochę mało. To za mało. Dlatego tak bardzo dobrze sprawdzają się osoby, które na przykład wiele lat pracowały w korporacji albo w jakichś innych działaniach, gdzie musiały właśnie być zdyscyplinowane i potem jak przechodzą do swojego biznesu, to mają te pewne takie już zdolności i być może jest im po prostu łatwiej nawet. No to jest fajnie, no, moje doświadczenie marketingu na pewno pomaga w tym, co robimy, czyli w marketingu na tym profilu, w którym akurat jesteśmy obecni. Czy finanse też pomagają mi jakby w dozorze finansowym naszym nie jest to łatwe w przypadku staroci, więc tak, to rzeczywiście jest. Tak, to też jest w ogóle jeszcze, nie? Cały odrębny temat, mam wrażenie, ta księgowość, finanse. Nie strażnią osób, które by chciały zacząć, ale rzeczywiście, no tak, trzeba być świadomym, że jest się, no my jesteśmy we dwójkę, ale często to są osoby, które prowadzą to sami, jest się swoim
półksięgowym, bo nawet jak się ma księgowego, to jednak trzeba się tym zajmować. Dokładnie. Jest się swoim marketingowcem, fotografem, logistykiem, pakowaczem, czy jak to nazwać, po prostu no musisz wykonywać to, co w korporacji wypnuje kilka dział. Dużo o zakupie tego materiału. Kierowcą, tak. Tak, to jest... Na wyjazdach to jest dla zdrowia. No właśnie. Człowiek orkiestra, w waszym przypadku para orkiestra. W przypadku każdej osoby, która prowadzi działalność, to każdy musi być trochę człowiekiem orkiestrą i trzeba się na to przygotować. Tak. Ja już trochę was podpytałam o wasze zachwyty, może bardziej czym je karmicie, ale gdzieś tam już odpowiedzieliście mi na to pytanie. Niemniej chciałabym się jeszcze dowiedzieć, czym chcielibyście, żeby więcej ludzi się zachwycało. Chcielibyśmy, żeby ludzie się zachwycali, może to za bardzo zabrzmi, że tutaj kierujemy kogoś na siebie, ale niech się zachwycają tak, jak się zachwycają nadal wszystkim, co jest piękne, ale niech też wymagają. Jakby tak, bo po prostu wszystkim, czym się zachwycasz, wymaga szacunku i po prostu niech za tym idzie ten szacunek, niech się przejawia w tym, że my wymagamy. Bądźmy po prostu konsumentami, którzy wymagają. Oprócz tego, że zachwycamy się. Potem może właśnie za tym pójść ten zachwyt całym procesem. Tak, oczywiście tutaj też zachwyt na pewno rzemiosłem. Ja na przykład w rzeczach, które sięgam często, to jest albo dobór materiału, który jest wspaniały, albo wykonanie, precyzja detalu, prawda? To są jakby elementy, które widać z bliska, nie zawsze je widać na zdjęciu, nie zawsze je widać z daleka. I jakby to był zawsze element, który mną kierował. Dlatego też takie istotne jest zrobienie tych zdjęć w sposób profesjonalny, ponieważ z pozoru podobne przedmioty różnią się radykalnie i naprawdę warto się zachwycić sposobem wykonania, jakością wykonania. Tak. I zdjęcia powinny oddawać to. Tak. A nie pokazywać mgliście jakiś ten przedmiot, że jest taki i taki, że to jest metal. No niekoniecznie, jednak materiał ma znaczenie i staranność wykonania ma znaczenie. No właśnie, ale to jest takie nasze podejście. No myślę, że to jest bliskie każdemu, kto też już jakoś drogę zachwytów przeszedł. No bo ten nasz styl, ta wrażliwość, wiesz, ta wrażliwość estetyczna nam się kształtuje. U jednych szybciej, bo nie wiem, mieli jakiś dostęp większy za młodu, prawda, do sztuki, do obcowania z nią i czy do właśnie do rzemiosła. Ale to jest też piękne, że wy właśnie jakoś oferujecie, to co oferujecie, to już jest dla tych ludzi bardziej wymagających. Tak, ale też można zapomnieć o tym, że to też klient ma duży wpływ na formowanie tego, jak ten rynek wygląda, prawda, no bo jeżeli ktoś w pewnym momencie powie, że nie, ja nie chcę otrzymywać paczek, którym wypełniaczem jest zawartość czyjegoś śmietnika. I tutaj też jakby ma ogromny wpływ powiedzieć nie, prawda, stop, że rzeczywiście ja chcę, dlatego też staramy się wysyłać te, żeby te paczki wyglądały trochę jak przy rozpakowaniu tego przedmiotu, który prawda, na zdjęciach, żeby on również poczuć się trochę jak na gwiazdkę, prawda, kiedy otwieramy prezent i wiemy, że tam w środku jest ta cała, nienaruszona zawartość. Wracając do tych już samych obiektów, no to może to podsumujmy tak, że zachwycajmy się detalem tego przedmiotu. Przyjrzyjmy mu się nie tylko tak powierzchownie, tylko dokładnie. Czy tak. To jest szkło, czy to jest kryształ, czy to jest, nie wiem, onyks, czy marmur, czy to jest tańszy cynkal, czy to jest kurczę brąz. No tak by z pozoru rzecz może wyglądać fajnie, ale ja bym, no chciałabym, żeby ludzie się zachwycali szczegółami tego obiektu. Tak. Do kogo zapraszacie do siebie? W takim razie już tak reasumując, kogo chcielibyście do siebie zaprosić? Gdzie można was znaleźć? No i przede wszystkim jak zrobić u was zakupy? Zapraszamy wszystkich, bez wyjątku, ale głównie zapraszamy osoby, które są wymagające. Wymagające i które gdzieś odnajdą siebie w naszej estetyce, w naszym poczuciu estetyki, które odnajdą się w tej całej opowieści czy historii, tej podróży, która kieruje nas od wizualnych doznań po opisy, które starają się przesłać to, co niewidoczne. Może nie jesteśmy odpowiednim na przykład profilem dla osób, które chcą po prostu wejść, kupić i zapomnieć, nie? Też tak może być, rozumiemy to. Natomiast jesteśmy dla osób, które chcą czegoś więcej, tak. I takich dodatkowych wrażeń.
Tak, to po te wrażenia ja tylko dopowiem, że koniecznie zaglądajcie, bo tych wrażeń jest mnóstwo i to, że to wasze konto to jest takie moje osobiste też źródło zachwytów, że ja mogę sobie po prostu płynąć od jednego posta do drugiego, czytać te opisy, wyobrażać sobie, jak faktycznie przeciągam palec wokół krawędzi talerza, który opisałeś, a który ty sfotografowałaś. I faktycznie zwrócić uwagę na te wszystkie detale, o których mówiłeś, a które moje oko w pierwszym momencie no, nie wychwyciło, prawda, w tym tempie przeglądania czegoś. Także to jest... Pojawiały się takie komentarze albo wiadomości, że nie kupuję u Państwa, ale czytam każdy jeden opis. Na przykład. Albo że zaglądam tu, żeby zobaczyć te wszystkie cudowne zdjęcia. No miło, no to znaczy, że jesteśmy taką formą trochę takiego magazynu. Tak. Ja zawsze w takich momentach, jak ktoś mi mówi, nie, znaczy taki komunikat do ciebie wystosował, że nie kupuję, ja myślę sobie, jeszcze nie kupuję. Także... Ale to nie ma znaczenia większego. My też właśnie chcemy być takim miejscem, gdzie się wygląda. Nie tylko po to, żeby kupić, tylko po prostu, żeby właśnie łapać te zachwyty. No, to nas bardzo cieszy, bo to jest właśnie to coś więcej, co się w życiu robi. To jest jakiś taki większy... Tak, to was napędza w takim razie. Nie muszę już was pytać, co was napędza. Bardzo, bardzo wam serdecznie dziękuję za tą wspaniałą rozmowę. Ja miałam wiele momentów jakichś takich wzruszeń i swoich zachwytów i zachwytów wami. Tak naprawdę bardzo, bardzo dziękuję. Bardzo było miło. Jeszcze raz dziękujemy za zaproszenie i zmobilizowanie nas do takiego właśnie otwarcia się i porozmawiania wreszcie o tym, co robimy. Zapraszamy wszystkich na Instagram, tam głównie jesteśmy i tam chcemy was zachwycać. Deko Styl. Zapraszamy. Zanim się z wami pożegnam, zapraszam was bardzo serdecznie na profil mojej wypożyczalni rekwizytów, rekwizytornia & Company, a także sklepu Fina Styling Treasures, w którym kupicie piękne wstążki i stearynowe świece stołowe. I zasubskrybujcie po więcej zachwytów.